Cześć i czołem, ludzie. Podam mi taki pomysł, żeby nagrać wideo na temat fiksacji jako jeden z mechanizmów obronnych ego. I jadąc tutaj, w to miejsce, uświadomiłem sobie, że jestem zafiksowany na tym, żeby nagrać wideo na temat fiksacji. Wiecie, ja zgłębiłem całkiem sporą ilość źródeł na temat fiksacji, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie jestem w 100% tego pewien. Podaję to wątpliwość. I z Wikipedii możecie przeczytać taką definicję fiksacji, gdzie jest podana informacja, że fiksacja to jest taki sposób funkcjonowania umysłu, kiedy koncentrujemy się na wybranych aspektach rzeczywistości po to, żeby uniknąć frustracji. Ja się troszeczkę z tym nie zgadzam, ponieważ uważam, że nie tyle koncentrujemy się na jakichś aspektach rzeczywistości, żeby uniknąć frustracji, tylko koncentrujemy się na danych aspektach rzeczywistości, ponieważ nie jesteśmy w stanie skoncentrować się na wszystkim, to znaczy brać pod uwagę nieskończoności. Więc problematyka tego założenia jest o tyle głęboka, że gdy zaczynamy w ogóle kontemplować naturę mechanizmów obronnych ego, to warto zwrócić swoją uwagę na to, że mechanizmy, choć brzmią tak dialektycznie, racjonalnie, że my możemy sobie je wyjaśnić intelektualnie, poczuć nawet taki sens wyższości. No ja to teraz znam wszystkie mechanizmy obronne, to na pewno jestem od nich wolny, taki oświecony ze mnie. Ponieważ to jest troszeczkę bzdura. Mechanizmy są kwestią umowną. Tak na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak mechanizm obronny. Jest to pewnego rodzaju założenie, jest to pewnego rodzaju pojęcie, jest to pewnego rodzaju pudełko psychologiczne, do którego wkładamy daną ilość pojęć i układamy te pojęcia w kategorie wiedzy, żeby wyjaśnić to, jak działa umysł. Jest to na swój sposób użyteczne, bo zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczeń, które głównie wynikają z kwestii przetrwania i z lęku, ale to nigdy nie wytłumaczy w 100% tego, jak działa umysł i co zrobić w ogóle z mechanizmami obronnymi. No bo co ci da ta wiedza? Co ci da wiedza na temat fiksacji? Jak i tak za chwilę zafiksujesz się na czymś, zamyślisz się, albo w trakcie oglądania tego wideo masz w głowie jakiś obraz, na przykład tego, jak wygląda moje życie, jaki ja jestem, jesteś zafiksowany na tym obrazie, albo myślisz o tym, co będziesz robił w sobotę, albo piątek, albo masz obraz tego, jak wygląda Polska, albo ile lat będziesz żył, kiedy umrzesz, co będziesz robił na emeryturze, nie wiem, cokolwiek. To nic nie zmieni, nie wyzbędziemy się tych przekonań, tych uproszczeń, tych obrazów. Zawsze będziemy mieli jakieś zniekształcenia, ale to, na co warto moim zdaniem zwrócić swoją uwagę, to to, że każda fiksacja jest na swój sposób uproszczeniem. Jest sposobem upraszczania rzeczywistości. Często towarzyszy jej poczucie pewności, poczucie koncentracji. Czasami może towarzyszyć jej złość albo gniew, no bo mamy jakiś obraz rzeczywistości, ale zdarza się, że ten obraz nie pokrywa się z rzeczywistością. Wtedy pojawia się tak zwana frustracja, co jest właśnie zaprzeczeniem tej definicji, którą podałem na początku, że fiksacja wcale nie musi nas chronić przed frustracją, ale fiksacja może wywoływać frustrację. Albo wiecie, jak nieraz obserwujecie jakichś ludzi, którzy robią jakieś rzeczy w kółko i próbujecie ich poprawić, nie? I myślicie, ej stary, ty robisz cały czas tą jedną rzecz, nie? Albo tam rozmawiacie z kimś, nie? I mówicie do kogoś, robisz tą jedną rzecz, ale ci to w ogóle nie wychodzi. Może zmień sposób myślenia albo sposób działania. A ktoś z drugiej strony mówi, ty chyba chory jesteś, ty nie wiesz, jak to wygląda, jak to działa, ty się nie znasz, nie? Bo wychodząc od boku, patrząc na coś z boku, widzimy więcej niż ta osoba, która jest zafiksowana. I znowu my sami z siebie jesteśmy zafiksowani i inni ludzie widzą to, jak my jesteśmy zafiksowani. Dlatego między innymi potrzebujemy siebie nawzajem jako kolektyw, bo każdy z nas ma jakiś rodzaj soczewki na oczy, jakiś rodzaj fiksacji i nie widzimy całości. I myślę, że jeżeli chodzi o ten mechanizm obronny, powinniśmy w ogóle porzucić to przekonanie, że to jest mechanizm obronny, będzie w ogóle łatwiej o tym rozmawiać, tylko starać się dotrzeć do tego poczucia sensu istnienia w ogóle fiksacji. I w tym można odnaleźć głęboką mądrość, wartość i przede wszystkim wewnętrzny spokój, ponieważ tego się nie da usunąć i każdy z nas będzie się fiksował, ponieważ nasza percepcja jest bardzo blisko połączona z naszym istnieniem,
które jest warunkowane przez to, że chcemy przetrwać. I fiksacja jest na swój sposób mechanizmem pierwotnym, który jest bardzo mechaniczny. My nie wybieramy sobie tego, na czym się fiksujemy. Zauważyliście to? Może wierzycie w prawo przyciągania albo w prawo podświadomości, ale zwróćcie uwagę na to, że gdy myśli wyrastają w waszej podświadomości, gdzieś tam z tyłu waszych głów rodzą się jakieś myśli, wy nie wybieracie tych myśli. Wy możecie je obserwować, możecie je odpuszczać, stosować mindfulness, medytację, ale tam nie ma zarządcy tego myślenia. Dopiero po jakimś czasie od jakiegoś tam przeczucia czy intuicji pojawia się racjonalny umysł, który zaczyna to analizować i przywłaszczać sobie. Rodzi się nasze ego, które uważa, że to ono myślało albo że jest myślami. Wtedy pojawia się pewien rodzaj dialogu wewnętrznego albo chęć posiadania kontroli, albo chęć posiadania poczucia pewności, co jest tak na dobrą sprawę tożsame z chęcią posiadania poczucia bezpieczeństwa. To jest bardzo, moim zdaniem, no, skomplikowany temat, ale prosty, jeżeli weźmiemy pod uwagę przetrwanie, nie? No i to jest, moim zdaniem, najłatwiejsze do zrozumienia i zbadania dla siebie, bo nic w naszym życiu, tak uważam osobiście, nie jest bardziej namacalne niż kwestia przetrwania. My możemy bujać w obłokach, mieć różne duchowe uniesienia i doświadczenia i ubogacenia sensoryczne i zmysłowe i możemy pływać w poezji i być romantycznymi ludźmi, ale jak dostaniemy kopa w dupę, to boli. Jak wybuchnie pandemia, to wszyscy biegają w panice. Jak zaczęła się wojna, to też panika. Jakby wiecie, nie? Wiecie zresztą o tym, jak podchodzicie do życia, na przykład jeżeli chodzi o kwestię pieniądza, jeżeli chodzi o kwestie seksualności, jeżeli chodzi o kwestie podstawowych potrzeb, których jeżeli nie zaspokoicie, to czujecie po prostu poczucie braku i frustrację. Ja chciałem poruszyć tutaj tą kwestię filozoficzną, trochę psychologiczną, ale też znaleźć tutaj jakieś rozwiązanie, bo problemem też mechanizmów obronnych jest to, że one przyjmują postać moralną. Jak zaczynamy gadać o racjonalizacji, o projekcji, o jakichś tam innych mechanizmach, o kompensacji, to zaraz mamy takie poczucie, czy ja jestem wystarczająco dobry, bo racjonalizuję, bo projektuję, bo używam takich mechanizmów. I pojawia się takie poczucie jakby moralnego obowiązku, żeby przezwyciężyć swoje mechanizmy obronne. I to jest spoko, jeżeli ktoś naprawdę sobie samemu ze sobą nie radzi, ale na pewnym poziomie rozwoju, to jest moje przekonanie, moje doświadczenie mi to jakby pokazało, należy to po prostu porzucić i zostawić i zaakceptować naturę naszego bytu jako część, która istnieje i jest uwarunkowana i pomimo tego, że jest uwarunkowana, jest w stanie badać siebie, eksplorować siebie i żyć sobie w tej iluzji, że się uwalnia sama od siebie. Jeżeli tak to mogę nazwać, bo to jest w zasadzie bardzo intuicyjny proces, gdy się bada siebie, obserwuje siebie. Szczególnie fajne są tutaj odosobnienia. Jeżeli przebywaliście na odosobnieniu, jeżeli daliście sobie jakieś tą szansę, żeby się odosobnić, to przyglądajcie się wtedy temu, co robi wasz umysł. Jak się błąka, jak się fiksuje, jakie dominują w nim myśli, emocje, uczucia. Zobaczycie pełno sprzeczności, zobaczycie pełno fiksacji i zobaczycie bardzo silne przywiązanie do kontynuacji różnych wątków w waszym życiu, bo każdy z nas ma jakąś historię, często te historie są poplątane albo niedokończone i fiksacja też skupia się na tym, żeby dokończyć daną historię. Jeżeli macie jakiś wątek w głowie, nie wiem, przeżyliście jakiś romans, byliście w związku, ale go zakończyliście i czujecie, że coś tam nie jest naprawione. Mieliście jakąś dotkliwą urazę w życiu, traumę, albo chcecie osiągnąć w życiu jakiś sukces, osiągnąć jakiś cel. Coś, co jest związane z przeszłością albo przyszłością. Tam zobaczycie dużo fiksacji. Szczególnie w kwestiach dotyczących przetrwania, pieniędzy, relacji. No, poprzyglądacie się swojemu umysłowi, zobaczycie to. Ciekawym jest proces obserwacji tego, badania tego, odpuszczania niektórych fiksacji, jeżeli poczujecie, że chcecie je odpuścić. I też fajnie jest zwrócić uwagę na to, jak fiksacja bardzo jest bliska prawu przyciągania, bo ja uważam, że prawo przyciągania to jest trochę pic na wodę, bo ludzie trochę mylnie rozumieją prawo przyciągania, ale jeżeli spojrzycie na prawo przyciągania jako
kompleks w waszej podświadomości. Kompleks mam tu na myśli bardzo dużą ilość procesów, które zachodzą w waszym umyśle. Jeżeli spojrzycie na to, że wasza podświadomość dokonuje bardzo dużą ilość kalkulacji, zanim zdążycie o czymś pomyśleć, i niektóre wasze fiksacje, które dzieją się z tyłu głowy, wydarzają się przed wami, ale często o tym w ogóle nie pomyśleliście, albo objawia się to w formach spontanicznego przypływu czegoś, to zwróćcie uwagę na to, jak to się szybko pokrywa z rzeczywistością, jakie to jest dziwne i jak łatwo się na tym fiksujemy. Na przykład mam poczucie, że chcę zrobić coś wzniosłego, wyruszam w podróż, okazuje się, że są jakieś problemy, coś tam, wiecie, nie działa, pojawia się złość, pojawia się opór, chcę przezwyciężyć te problemy. Przyjeżdżam na miejsce, konuję jakieś tam działania, rozwiązuję w ogóle ten gestalt, to co sobie wymyśliłem, i jednocześnie dostrzegam, że ten proces, który zachodził we mnie, wydarza się przede mną. Nie wiem, czy to w 100% dobrze wyjaśniłem. Generalnie chodzi mi o to, że często rzeczy, które nie dopuszczamy bezpośrednio do świadomości, wydarzają się pomimo tego, że o nich nie myślimy w pełni racjonalnie, ponieważ nasza podświadomość działa szybciej niż nasze racjonalne myślenie, albo bierze pod uwagę więcej czynników niż nasze myślenie, i z biegiem okoliczności wydarza się to, o czym nie myślimy, ponieważ to i tak jakby bierze udział w rzeczywistości i wchodzi w skład pola naszego doświadczenia albo w skład naszej projekcji, naszej percepcji. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale generalnie twoja mapa rzeczywistości jest wygenerowana przez twój mózg, zanim zdążyłeś pomyśleć o tym, żeby wygenerować cokolwiek w mózgu. I to się po prostu wydarza. I to jest fiksacja. Część fiksacji. Dzięki wam serdeczne za uwagę. Dajcie łapki w górę. Napiszcie swoje przemyślunki, co o tym myślicie. Wejdźcie na grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością. Tam możemy rozpocząć osobny wątek, osobną rozkminę na temat mechanizmów obronnych. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka. Pochwalę wam się moim nowym nabytkiem. Kupiłem sobie hulajnogę Xiaomi. To jest moja droga do wolności. Wolności osobistej. Ha, ha, ha.